3 tygodnie temu upłynął termin składania deklaracji dotyczących emisyjności budynków, czyli informacji, w jaki sposób ogrzewamy nasze domy. Roczny czas na wypełnienie prostego formularza okazał się dla niektórych zbyt krótki, więc muszą być przygotowani na cios dla portfela. Niedopełnienie obowiązku może bowiem słono kosztować. Termin składania deklaracji upłynął 30 czerwca. Kiedy kilka miesięcy temu pytaliśmy Suwalski Ratusz o to, jak mieszkańcy miasta wywiązują się z obowiązku, usłyszeliśmy, że w Suwałkach nikt nie spodziewa się kłopotu z pozyskaniem danych. Okazało się jednak, że tak się nie stało. Dlatego wszystkie osoby lub podmioty zarządzające nieruchomościami, które nie dopełniły obowiązku, mają na swoim koncie wykroczenie i wisi nad nimi obowiązek zapłaty kary, która może wynieść aż 5000 zł. Jednak nawet jej opłacenie nie zwolni właściciela lub zarządcy z konieczności złożenia formularza. Ustawa zobowiązuje włodarzy miast do sprawdzania realizacji obowiązku i realizacji działań zmierzających do ukarania opornych właścicieli oraz zarządców, wyjaśniają służby prasowe prezydenta miasta. Jeśli ktoś jeszcze nie złożył deklaracji, wciąż może uniknąć zagrożenia karą finansową. Trzeba jednak spełnić jeden warunek – wykonać obowiązek przed wszczęciem kontroli przez ratusz. To jedyna metoda na uniknięcie mandatu, podpowiada Kamil Sznel i dodaje, że obowiązek może zostać wykonany również drogą elektroniczną. Wystarczy wejść na internetową witrynę Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, wybrać zakładkę CEEB i na ekranie komputera wyświetli się pełen pakiet informacji posegregowanych tematycznie, od formularza po instrukcję jego wypełnienia. Można tu również sprawdzić, czy deklaracja została złożona przez ewentualnego zarządcę. Warto również pamiętać, że termin, który upłynął 30 czerwca, dotyczy źródeł ciepła pracujących przed 1 lipca ubiegłego roku. Pozostali właściciele, którzy dopiero po tej dacie uruchomili źródła energii cieplnej, zobowiązani są do złożenia zgłoszenia w ciągu 14 dni od jego uruchomienia. Jeśli w nieruchomości dokonano zmian źródeł ogrzewania, to również należy je zgłosić. Wszyscy, na których ciąży obowiązek złożenia deklaracji, mogą też zgłosić się do właściwego urzędu miasta lub urzędu gminy i tam uzyskać pomoc w wypełnieniu obowiązku. W Suwałkach do dyspozycji mieszkańców są pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.